Cześć! Witamy Was w pierwszym w tym roku akademickim wydaniu Kuriera, które poprowadzą dla Was Adam oraz Iga. W tym odcinku dowiecie się o jesiennych zwyczajach, poznamy historię najstarszego studenta UAM, porozmawiamy o pasji do grzybobrania, a także spojrzymy studenckim okiem na rynek mieszkań. Zapraszamy! Mówią, że na zdobywanie wiedzy nigdy nie jest za późno. 76-letni student, pan Zenon Nęczewski, jest na to żywym przykładem. Co go skłoniło do studiowania w tym wieku i jakie ma dalsze plany na przyszłość? O tym dowiecie się z materiału Asi i Dominika. Nauka, myślę, że szła mi dobrze, bo średnio mam za studia 5.00. No to nawet bardzo dobrze. Przed Państwem Zenon Nęczewski, absolwent Politechniki Poznańskiej sprzed kilkudziesięciu lat i zarazem świeżo upieczony magister kreatystyki, noszący miano najstarszego studenta w Polsce. Pytanie nasuwa się samo. Dlaczego i po co? No pytanie jest trudne, bo wszyscy zadają. Dlaczego i skąd? Najkrótsza odpowiedź jest taka, bo po prostu mogłem. Slogan „chcieć to móc” pasuje do tej historii w sposób szczególny. Lubię robić rzeczy, których nie muszę robić. Jak coś muszę, to wtedy tak, nie wiem, no, rumak z powieści Karola Maya, indiański, staje dęba, ale jak nie muszę, to robię takie rzeczy, że... Że głowa mała. Na emeryturze czasu jest dużo, dzieci i wnuki odchowane, więc nic nie stało na przeszkodzie, by ponownie stanąć w murach uczelni. Nienawidzę siedzieć w jednym miejscu, bo całe życie moje zawodowe wpłynęło na wiecznym ruchu. W związku z tym, żeby no generalnie nie gnuśnieć, postanowiłem robić coś, co będzie dla mnie atrakcyjne i fajne, dawało mi jakąś satysfakcję. W decyzji o powrocie na studia utwierdziła go córka Joanna. Jego wybór spotkał się z entuzjazmem wśród bliskich. To wszyscy byli w wielkim szoku, szczególnie jak powiedział, że chce iść na studia dzienne. Czyli, że tak powiem, z osobami tam w wieku 20 lat, gdzie mój tata no, ma już trochę za sobą. Natomiast oczywiście wszyscy okazaliśmy wsparcie i jak najbardziej... chcieliśmy, żeby to zrobił. Mimo wyśmienitej średniej 5.00, pan Zenon zapewnia, że zakuwania jak na studiach prawniczych nie było. Ja wiem, nie poświęcałem specjalnie wiele czasu na naukę, to znaczy tyle, bo potrzeba. Inne zdanie na ten temat ma jednak córka Joanna. Uczy się ogromnie dużo, powiem szczerze, i chodzi do biblioteki, to jest dla mnie gdzieś tam zaskoczeniem, bo pamiętam siebie ze czasów studenckich, gdzie ta biblioteka jakoś tam poszła zawsze w odstawkę. Natomiast on faktycznie to robi i jak zadają mu do przeczytania książki, to on autentycznie je przynosi, nawet jak one mają, nie wiem, 500 czy 600 stron. Tą wersję potwierdza również były wykładowca pana Zenona, dr Patryk Borowiak. Chyba wolałby nie przyjść na zajęcia, i to widać, że to jest to pokolenie, jeśli czegoś nie wiedział, nie był przygotowany, nie przeczytał. Często okres to pan Zenon mógł prowadzić zajęcia zamiast mnie, bo jak pan Zenon zaczął rozmawiać, konwersować, no to, to nie starczyło tradycyjnej półtorej godziny. Aklimatyzacja w nowym środowisku przebiegła wzorowo. Pan Zenon szybko znalazł wspólny język z młodzieżą, choć początkowo bywały zabawne. Słyszałem takie głosy od studentów, że myśleli, że pan Zenon jest dyrektorem, nowym dyrektorem Instytutu. Nawet słyszałem, że niektórzy mówili o nim pan rektor. Profesorowie z początku też byli zdezorientowani. Na pierwszych zajęciach, jak wykładowcy wchodzili, widzieli jakiegoś faceta, który tam siedzi, chcieli się cofać od drzwi, bo nie bardzo wiedzieli, o co chodzi, czy nie wiem. Czy pani rektor Kanieska wszła jakąś kontrolę? Czy może jakaś wiara z ministerstwa przyjechała? Na początku października pan Zenon wraz z niewiele młodszą koleżanką z roku obronił pracę magisterską. Jego promotorka profesor Magdalena Koch z podziwem wspomina współpracę z obojgiem z nich. Bardzo podziwiałam, że właśnie chętnie przyszli w ogóle na studia magisterskie ze swoimi dyplomami już inżynierów, także to nie była kwestia uzupełnienia, tylko kwestia takiej ciekawości, pasji. Praca magisterska pana Zenona nosi tytuł Graffiti jako sztuka niepamięci. Materiał zebrał m.in. podczas uczestnictwa w programie Erasmus w krajach Półwyspu Bałkańskiego. Wspólnie się zastanawialiśmy, jak to sklasyfikować ten materiał i co przestrzeń publiczna i graffiti mówią o niedawnej wojnie w Jugosławii. Pan Zenon jest jednak człowiekiem skromnym. Swoje osiągnięcia uważa za nic nadzwyczajnego. Ja nie jestem jakimś tutaj mówię ani czubkiem, ani ewenementem.
niczym się nie różni od innych. A jednak jego dokonania odbiły się szerokim echem. Drzewo znalazło po prostu delikatnie mówiąc jak wszy. Zaczęli do mnie tam wydzwaniać z jakiejś redakcji, prosić o jakiś wywiad. Internet, radio, prasa, telewizja. Wszystkie media chciały porozmawiać z panem Zenonem. No ale jakoś ta fala popłynęła, nie? Szczególnie popłynęła jak, nie wiem, wystąpiłem w Pytaniu na śniadanie z Kasią Cichopek. To po prostu jakoś, nie wiem, ludzie dookoła jakby zwariowali. Na szczęście nie jest jeszcze aż tak źle. Zdjęć sobie nie robi na razie. Znaczy, mam nadzieję, że na stałe. Pan Zenon nie zamierza jednak zostawać influencerem i od nowego roku podjął się kolejnych wyzwań. Tym razem padło na archeometrię, nowy kierunek na Wydziale Chemii. Zawsze lubiłem chodzić tam po jakichś muzeach, wykopaliskach, po starych, nie wiem, odkrywkach i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc dlatego jak tu powstał kierunek, który wiąże chemię z archeologią, to mnie to zainteresowało. Gdyby były takie tabliczki, jeszcze wzorowy student, to pan Zenon powinien mieć ją przypiętą. Wobec tego nie pozostaje nam już nic innego, jak tylko życzyć panu Zenonowi powodzenia i zgodzić się z doktorem Borowiakiem. Jesień, jak każda pora roku, niesie za sobą wiele sezonowych aktywności. Jedną z nich jest grzybobranie. Czy jest to tradycja zanikająca? A może znajdą się osoby w młodszym pokoleniu, które nadal ją kultywują? Wszystkiego dowiecie się z materiału Oli. Rozpoczęcie sezonu grzybowego zawsze łączy się z gwałtownym poruszeniem wśród entuzjastów jesiennych przysmaków. Wilgotne powietrze i umiarkowane temperatury to bowiem idealne warunki do rozwoju grzybów w lasach. Choć wydawać by się mogło, że wśród grzybiarzy dominują osoby starsze, znajdą się również studenci, którzy łączą pasję z edukacją. Chciałbym, żeby grzyby mogły pojawić się w dniu, kiedy w zasadzie spodziewam się, że będą, a nie mam akurat zajęć. Plan zajęć może okazać się czasem przeszkodą, ale dla prawdziwej pasji warto wstać nawet bladym świtem. Pytanie brzmi jednak, czy zainteresowanie grzybobraniem jest równie wielkie wśród rówieśników Leona. Lubię zbierać grzyby i chodzę tak przeważnie 2 razy w miesiącu. Grzybobranie to nie tylko przyjemna aktywność fizyczna. Ze spożywaniem grzybów wiąże się także wiele korzyści zdrowotnych. Łuchomor czerwony faktycznie jest trujący przy spożyciu, natomiast produkowane z niego nalewki mają działanie przeciwzapalne czy przeciwbólowe, oczywiście stosowane zewnętrznie. Muchomorów i innych trujących grzybów nie należy bowiem pod żadnym pozorem spożywać. Znajomość ich wyglądu to kluczowy element każdego grzybobrania. Zasada jest jedna. Zbieramy grzyby, które znamy. Jeśli nie znam grzyba, nie podnoszę. Oprócz naukowego przygotowania warto również zadbać o odpowiednie wyposażenie. W jego skład wchodzi między innymi koszyk oraz nóż. Jednak równie ważny jest ubiór. Wiadomo, że w lesie są pajęczyny, pajączki, są również kleszcze, a taki ubiór jak deszczóweczka właśnie powoduje, że one nie będą się nas czepiać. No i oczywiście przykrycie głowy, które też nas zabezpieczy. Gdy wszystko już gotowe, pora wyruszyć do lasu. Grzybobranie to zajęcie, które z pewnością łączy pokolenia, a zalet tej jesiennej aktywności nie brakuje. Zachęcamy więc każdego do sięgnięcia po koszyk i wyruszenia na grzybowe łowy. Dla Kuriera Akademickiego Aleksandra Waszak. Początek nowego roku akademickiego wiąże się z wieloma wyzwaniami. Poza tymi, które czekają na studentów w murach uczelni, najtrudniejszym może okazać się wynajem mieszkania. Jak w 2023 roku wygląda rynek mieszkań na wynajem i co sądzą o tym studenci, dowiecie się z materiału Kamila. Liście drzew zmieniły kolor. To znak, że nadeszła jesień. Wraz z nią rozpoczął się nowy rok akademicki. W związku z tym wielu studentów stanęło przed wyzwaniem, jakim jest przeprowadzka do nowego miejsca zamieszkania. Emocjonalnie nie było jakoś to bardzo trudne. No po prostu musiałam wiele rzeczy jakby, że tak powiem, ogarniać sama. Poszukiwanie nowego lokum bywa czasem bardzo problematyczne. Wymaga ono bowiem sporych nakładów finansowych i sprawia kłopot zarówno młodszym, jak i starszym studentom. Najtrudniej było mi znaleźć mieszkanie w dobrej cenie, które nie będzie jakoś mocno naszerpywać mojego budżetu, a równocześnie nie będzie to mieszkanie z 15 osobami na 20 metrach kwadratowych, bo nie jest to najbardziej komfortowa opcja.
Ceny wynajmu z roku na rok nieustannie rosną. Za pokój w Poznaniu trzeba zapłacić obecnie około 970 zł miesięcznie. 40-metrowa kawalerka to z kolei miesięczny koszt rzędu 2200 zł. Sam czynsz najmu nie jest jednak jedynym zmartwieniem studentów. A wyczyn administracyjny, który płaci się do wspólnoty mieszkaniowej lub do spółdzielni, jak i opłaty za media, prąd i gaz. Opcjonalnie, w zależności od potrzeb najemcy, dodatkowe opłaty obejmują internet, telewizję lub na przykład wynajem miejsca parkingowego czy garażu. Dobrą alternatywą może być zamieszkanie w domu studenckim. Tak zwane akademiki mają jednak ograniczoną liczbę miejsc. By takie miejsce otrzymać, zazwyczaj trzeba spełniać odpowiednie kryteria. Jeżeli chodzi o osoby, które mają szanse, spore szanse na otrzymanie miejsca w domu studenckim, to są to osoby, których odległość miejsca zamieszkania od siedziby uczelni jest spora. To są osoby, które mają sytuację materialną nieco gorszą lub też ta sytuacja materialna bardzo jakby tutaj się liczy. Aktualne ceny mieszkań w połączeniu z innymi kosztami życia są ogromnym obciążeniem dla studenckiego portfela. O szanse na poprawę jakości życia studentów w najbliższych latach zapytaliśmy eksperta w dziedzinie ekonomii, profesor Iwetę Andruszkiewicz. To wiele niewiadomych. Niemniej jednak na dzień dzisiejszy ten rynek mieszkań dla osób młodych jest rynkiem niewątpliwie trudnym i nie do końca rynkiem satysfakcjonującym młodych konsumentów. Jedni ją kochają, inni nienawidzą. Czasem piękna i złota, innym razem mroczna i deszczowa. W poszukiwaniu jesiennych zwyczajów wyruszyły Patrycja i Zuzia. 23 września rozpoczęła się astronomiczna jesień. Z dnia na dzień robi się coraz zimniej, a gałęzie drzew pokryły już kolorowe liście. Choć pozornie ta pora roku cieszy się miłością fanów ciepłej herbaty, świeczek i miękkich kocy, natrafiliśmy też na antyfanów zimowego preludium. Dla mnie jesień to jest trochę beznadziejna pora roku. Nie lubię jesieni. A dlaczego? Ponieważ zawsze jest zimno i trzeba się brzydko ubierać. Skupmy się jednak na pozytywach. Sympatyków jesieni jest na tyle, że stworzyli oni charakterystyczną grupę społeczną. Niedawno uzyskali też swoją dobrze wszystkim znaną nazwę. Jesieniary. Co prawda również zacznie ponownie padać deszcz i ponownie będą niskie temperatury, ale myślę, że to w żaden sposób mnie nie ostrasza i tak samo moich znajomych, którzy również uważają się za jesieniary. Według słownika języka polskiego jesieniara to osoba, która kocha jesień, wieczory spędza pod kocem pijąc herbatę, kakao i czytając książki. Ma zapas zapachowych świeczek i swetrów. Pojęcie to zaczęło być popularne już kilka lat temu i w 2019 roku zajęło drugie miejsce w plebiscycie na młodzieżowe słowo roku. Choć dziś użytkowanie tego określenia jest już na porządku dziennym, mimo upływu czasu, miłość do jesieni nie przemija i absolutnie nie jest passé. Jesień w ogóle ma w sobie taką jakąś melancholię, taki spokój, wszystko trochę zwalnia, kiedy faktycznie ten krajobraz wokół nas się zmienia, skłania do przemyśleń. Jednak to nie jedyne zalety jesieni. Są nimi też wyjątkowe święta. Wszystkich świętych to tak też obchodzę. Bardziej patrzę na to jako na święto, gdzie mogę wspominać bliskie mi osoby, które już odeszły. Jesień to też czas do refleksji i wspominania. Warto więc zastanowić się, co świętowali kiedyś nasi pradziadowie. W kulturze ludowej, chłopskiej, dziady był obrzędem poświęconym pamięci zmarłych. W tej nocy w sumie zostawała zacierana taka granica między światem żywych a umarłych. Oprócz chłodniejszych dni i pięknych, kolorowych krajobrazów, jesień niesie ze sobą święta, które zachęcają nas do wspominania. Jednym ta pora roku kojarzy się z jesienną chandrą, innym z pięknym zapachem ciepłej herbaty. A ty? Do której grupy należysz? Dla Kuriera Akademickiego Patrycja Przybylak. To wszystko, co przygotowali dla Was nasi dziennikarze. Po więcej treści niezmiennie zapraszamy Was na nasze media społecznościowe: Facebooka, Instagrama, YouTube'a oraz TikToka. A tymczasem żegnamy się z Wami. Do zobaczenia.